Dzień dobry Państwu. Spotyka nas tutaj zagadnienie, które jest obecnie jednym z kluczowych w edukacji. Jest też społecznie dyskutowane jako bardzo ważne. No, myślę o cyfryzacji szkół, ale też zastosowanie technologii w kontekście społecznym, zawodowym jest rzeczywiście rzeczą kluczową. W dobrym gronie się spotykamy, bo rzeczywiście przedstawiciele instytucji, które się zajmują tym problemem, placówek doskonalenia, kuratoriów, uczelni wyższych, bibliotek pedagogicznych, organizacji pozarządowych, firm, wreszcie nauczyciele, no to jest to grono, które pozwoli nam spojrzeć na zagadnienie z różnych stron. Miejsce też jest odpowiednie, bo jesteśmy w Centrum Nauki Kopernik, gdzie z jednej strony, jak pójdziemy na wystawę, możemy doświadczać, własnymi rękoma wykonywać eksperymenty, doświadczenia, bez użycia czegokolwiek, bo to jest też ważny fragment poznania i tak chcemy, żeby pozostało. Ale z drugiej strony możemy pójść do super nowoczesnego planetarium i zobaczyć, jak zwiększają się możliwości tego poznania, jak zastosujemy technologie informacyjno-komunikacyjne. No ale to pytanie, technologie, a szanse osób z mniejszymi, tych, którzy mają mniejsze szanse. No, trzeba, jakbym ja je zdekodował. Po pierwsze, nie chcemy, żeby Polacy byli w świecie osobami z mniejszymi szansami poprzez gorsze wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jak Państwo wiedzą, badania PISA pokazują, że nasi 15-latkowie w szkole mają te kompetencje w zakresie czytania bardzo wysokie, jedne z najlepszych w świecie, duży sukces w naukach przyrodniczych, troszkę jeszcze do zrobienia w naukach matematycznych, ale generalnie możemy być zadowoleni z tego postępu i ze stanu. Podciągnęliśmy tych najsłabszych. No z drugiej strony w zeszłym roku świat się w PISA przebadał po raz pierwszy w zakresie kompetencji cyfrowych. Tam 18 krajów się na to zdecydowało. No i tam można powiedzieć, że mamy coś do zrobienia, ponieważ oczywiście kraje azjatyckie osiągnęły najwyższe efekty, Japonia, Korea, Stany Zjednoczone. No i chodzi o to, aby owa luka digitalna między różnymi częściami świata nie rosła, abyśmy byli w tej części, która no, jak najszybciej się włączy w zmiany, również w edukacji, abyśmy byli w czołówce. No, stąd program Cyfrowa Szkoła, który jako kompleksowy, chociaż w wersji pilotażowej, jeśli chodzi o te 400 szkół, uruchomiliśmy, no ale to jest o wiele lepsza droga niż nawet, jeśli obarczona jest ryzykiem zrobienia jakichś błędów w tym procesie, niż czekanie na doświadczenia innych państw i wybranie tego najlepszego modelu, bo rzeczywiście tu jesteśmy jednym z krajów, które tak kompleksowe programy jako pierwsi organizują. No stąd też bardzo dobry jest organizator dzisiejszej konferencji, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, ma doświadczenia takie organoleptyczne poprzez współpracę szkół, nauczycieli, instytucji, ma Juridis, który pozwala też badać te zagadnienia. No i jej rola również jest tutaj ogromna. No, pozwala właśnie wykorzystywać najlepsze doświadczenia, pokazywać, gdzie mamy problemy na tle innych państw, no i nawiązywać współpracę, żeby uzyskiwać te wartości dodane z europejskiej współpracy. To jest też ważne w kontekście przyszłych programów unijnych i tych funduszy FSO-owskich i programów młodzieżowych, edukacyjnych, ponieważ one też dają możliwości nam dodatkowe. No przykład e-twinningu jest znakomity. Tu jesteśmy jednym z liderów i to jest no, niezwykle ważnym elementem cyfryzacji polskich szkół. Ale te szanse osób słabszych no, należy też wewnętrznym kontekście rozpatrywać. Jak pokazują badania GUS-owskie, nastąpił ogromny postęp, bo jeśli się bada gospodarstwa domowe z dziećmi w wieku szkolnym, no to 90-kilka% ma w domu komputery, prawie 90 ma dostęp do internetu. No można powiedzieć, chodzi o to, żeby te 10% nie było wykluczonych cyfrowo. Chodzi o to, żeby do nich docierał jak najlepszej jakości internet, żeby wszyscy mieli szansę do korzystania z tych technologii też na poziomie sprzętu i zasobów. No stąd też w programie Cyfrowa Szkoła różne formuły, między innymi też sprzętu, który krąży między domem a szkołą, a to jest ważne dla tych, którzy tego sprzętu w domu nie mają,
No też warto podkreślić, że w pilotażu cyfrowej szkoły, pani dyrektor Szybalska będzie o tym więcej mówiła, no ale 60% szkół jest właśnie z terenów wiejskich, no i tam właśnie ten aspekt włączający jest niezwykle ważny. Są inne tego oczywiście aspekty. No, wczoraj oglądałem program, Miasto Stołeczne Warszawa uruchamia program dla osób z niepełnosprawnościami właśnie poprzez wyposażenie tych osób w sprzęt komputerowy, dostęp do zasobów. No i widać w tym programie, jak ile nowych, w wielu miejscach, ile nowych szans się pojawi dla tych osób w uczestniczeniu w życiu zawodowym, społecznym, w komunikacji społecznej. Z drugiej strony rozpoczynaliśmy niedawno nowy rok szkolny, uruchamiając go, no mamy tych szkół polskich za granicą z około 1000 w różnych formach społecznych, przy ambasadzkich, w danych systemach, no ale też klikaliśmy na platformie internetowej naukę online z wykorzystaniem właśnie już fragmentów e-podręcznika Włącz Polskę. No i tam się zgłaszają rodziny z różnych państw afrykańskich, azjatyckich, Oceanii, polskie rodziny, no, które żyją w rozproszeniu i one nigdy nie założą szkół, bo są pojedyncze, a te narzędzia właśnie pozwalają im uczestniczyć w zachowaniu polskiej tożsamości, języka. To pokazuje kilka tylko takich elementów, które są istotne, no bo to też jest jakieś wykluczenie. W tym wypadku można powiedzieć, tak, bardzo doniośle, wykluczenie z polskości, no bo te dzieciaki by traciły kontakt z językiem polskim, gdyby nie te zasoby, gdyby nie lekcje, gdyby nie nauczyciele, którzy mogą z nim pracować, gdyby nie konsultanci. Część z nich będzie wracała do kraju, część nie, więc te wszystkie aspekty, o których tutaj będziecie Państwo mówili, są dla nas niezwykle ważne i Ministerstwo Edukacji Narodowej oczekuje też na efekty tej konferencji, na podpowiedzi. Będziemy wykorzystywali wnioski w rozwoju programu Cyfrowa Szkoła. Dziękuję bardzo.